Dzień dobry, z tej strony Klimos, niestety bez Julki i dzisiaj znajdujemy się na opuszczonym stadionie. Tak, i jak wejdziemy do środka, to opowiem wam historię tego stadionu. Byłem tutaj już kiedyś. No nie jest zbyt ciekawie, no ale może kogoś to zaciekawi. I tutaj macie trybuny tego stadionu. Są małe. No i zaraz wejdziemy do środka. Bramek nie ma. Teraz wchodzimy do środka. I opowie... Zamurowane. No to idziemy tamtym. Może tam nie będzie zamurowane. A jeżeli będzie zamurowane, to nie wiem. Drugie wejście. Też zamurowane. Nie wiem, czy to widać na nagraniu. No to idziemy do trzeciego wejścia. Zamurowali wszystkie wejścia. Ale jest takie coś. No i tylko tyle. Nie można zwiedzić nic. Do filmiku dorzucę zdjęcia tego stadionu. Wiem, że ma słaby ten filmik. Niestety, a teraz wejdźmy do tej budki, bo jeszcze coś tam jest. Do kasy biletowej i przez ten czas opowiem wam historię tego obiektu. Ten stadion został... To trzeba będzie wyciąć, prawda? Ten stadion został wybudowany tuż po wojnie i nie służył tylko do grania w piłkę. Był też tor kolarski, ale on był tylko do lat 70. Był czynny. A stadion zamknęli w 2016 roku. No ale już do niego się nie da wejść. Teraz pokażę wam no kasy biletowe, ale to nie jest zbyt ciekawe. Tutaj macie takie coś jest. Jak widzicie, sedes. Nic tutaj nie ma, ale sedes ciekawy. O, z oknem. Okno w łazience, no. A tutaj dużo opon. No nie wiem, a tutaj był chyba pożar. Albo mi się zdaje, ale raczej mi się zdaje. O, i tutaj teraz wejdźmy do środka tego. Ja nie będę wchodzić do środka, bo nie ma co, podłoga się trochę urywa. No i takie, taka mała budka. I jeszcze możemy wejść do tamtego domu, ale do tego z drewna, tam nie wiem co tam było. W tym domie bardzo śmierdzi stęchlizną, ale do tamtego nie będziemy wchodzić. Tamtego z drewna, bo tam śpią bezdomni, mogą spać bezdomni, a tutaj nie widzieliśmy bezdomnych. Tutaj taki domek, być może kasjera, ale już nie śmierdzi tak bardzo stęchlizną jak kiedyś, ale może no nie jest w złym stanie, nie jest aż takim złym stanie jak można by się było spodziewać. Taki mały domek, tam nie będę wchodził, tam nic nie ma. No i wszystko już. Wiem, że bardzo krótki odcinek, ale niestety były zamknięte wejścia. Nie udało nam się wejść do domku. Tutaj jeszcze taka szafka. I będziemy już kończyć ten odcinek. Tak więc... Do zobaczenia. No i... Nara.